Rozgrywki w koszykówkę i siatkówkę, prezentacja poszczególnych profili klas, warsztaty z grafiki językowej i przedsiębiorczości. W ten sposób raciborski ekonomik rozpoczął dziś astronomiczną wiosnę. Pierwszy dzień astronomicznej wiosny zespół szkół ekonomicznych wykorzystał, by przybliżyć swoją ofertę gimnazjalistom. Jest to kolejna edycja naszej imprezy, która jest adresowana dla gimnazjalistów. No jest to połączenie jakby dni otwartych z takimi imprezami troszkę na wesoło, z występami, z zajęciami w różnych pracowniach, tematyczne zajęcia poglądowe. Także myślę, że jest to ciekawa forma spędzenia czasu przez gimnazjalistów. Dowiedzą się więcej o szkole i o kierunkach również kształcenia w naszej szkole, o środowisku naszym, o atmosferze, jaka panuje w naszych murach. Ważne zadanie godnej reprezentacji szkoły otrzymali uczniowie najstarszych klas. Dzisiaj są dni otwarte u nas w szkole w ekonomiku. Prowadzone są zajęcia dla gimnazjalistów, tak zwane wagary z ekonomikiem. W auli prowadzone są zajęcia, są przedstawione stanowiska. Uczniowie prezentują każdy ze swoich profili. Na sali gimnastycznej trwały rozgrywki w koszykówkę i siatkówkę. Karol, jako jeden z uczniów pełniących dziś rolę gospodarza w swojej szkole, przyznał, że przez ostatnie 4 lata bardzo się związał ze szkolną ekipą. Jestem na profilu technik organizacji reklamy. No, te 4 lata strasznie szybko przepłynęły. Chciałbym się z powrotem do pierwszej klasy cofnąć. Bardzo miło wspominam wszystkich nauczycieli. No, będę tęsknił za szkołą. Gimnazjaliści po zwiedzeniu szkoły wydali jej pozytywną ocenę. Podoba wam się w ekonomiku? No, może być. Co tobie się najbardziej spodobało podczas tak dzisiaj tych paru godzin, które już tutaj spędziliście? Kosz. Raciborski ekonomik oferuje jednak zdecydowanie więcej atrakcji, a jakich? O tym gimnazjaliści będą mieli szansę jeszcze się przekonać. Dni otwarte w ekonomiku trwają również w przyszłym tygodniu, w poniedziałek i wtorek.